Cześć! Mamy już gotową, grywalną postać i możemy ją wykorzystać w dowolnej grze, jakiej tylko chcecie. Jest jednak ona dosyć obojętna. Może nie tyle gra, co sama postać. Otóż możemy z nią robić wszystko, co tylko chcemy, nawet przyjemne rzeczy, a mimo to nie widać z twarzy, że e, takie akurat są. A z przykładu Nicolasa Cage'a wiecie, że emocje są dosyć istotne nie tylko w filmie, ale i w grze. Dlatego w najbliższych dwóch odcinkach zajmiemy się właśnie tym. Wrzucę tutaj postać, może nie tyle grywalną, co bezpośrednio z katalogu MetaHuman, bo będziemy mogli ją lepiej obserwować. Ok, wstawiam ją gdziekolwiek i dodaję level sequence, czyli sekwencję poziomu. Zapisuję gdziekolwiek, pod nazwą niebrzydką, bo wiadomo, że jak tworzymy gry, to wszystkie nazwy są brzydkie albo jakiekolwiek, a fajnie, jak już mamy skomplikowaną grę i wiemy co, gdzie jest i jak się nazywa. A nie po prostu szukamy final, final 25 albo coś takiego. Okej. Okay. Jeżeli dodamy do sekwencji naszą postać, najlepiej ją zaznaczyć, bo wtedy będzie pierwsza do wyboru, jako ścieżkę, będziemy mieć dostęp do tak zwanego Control Riga, czyli będziemy mogli modyfikować nie tylko twarz, ale całą postać. Trzeba chwilę poczekać i teraz właśnie widzimy Control Riga. Co możemy robić? Control Rig pozwala na dowolne animacje. Animacje głównie dotyczą rotacji stawów, więc może wyłączę snapowanie przesuwania i snapowanie obracania, żeby mieć możliwość gładkiego przejścia. Tutaj na przykład mogę zgiąć łokieć i sobie zrobić, na przykład pomachać do kogoś. Mogę zginać też palce, mogę zginać wszystkie palce, a jeden wyprostować, wtedy będzie albo brzydki, albo ładny palec. Więc ja proponuję ten ładny palec zostawić pod tym wideo, Ok, pod tym filmikiem. Cóż teraz mogę zrobić? Mogę przejść do Kontroliga, jeżeli chodzi o twarz, czyli mogę przesuwać sobie na przykład oczy. Oczywiście jedno też mogę mieć, ale, ale lepiej oboma, czyli mogę sobie nimi ruszać, mogę się trochę uśmiechnąć, jakby. Oczywiście Nikolas Cage robi to znacznie lepiej niż ja, ale spróbujemy tutaj coś zrobić. Niby trochę strasznie, trochę wesoło. No cóż, jeżeli nie mamy w tym zbyt dużego doświadczenia, możemy zawsze skorzystać z gotowych pozw. Czyli przejdźmy tutaj i w MetaHumanie są już gotowe elementy. Przejdźmy do katalogu MetaHuman, do Common i co ciekawe w środku do też Common. No i tak przechodzimy kilka razy, tam są też wizemy, czyli wizualizacje głosek, które możemy mówić, ale nas tu akurat interesują emocje. Tutaj jest kobieta, ja jestem mężczyzną, ale w sumie nie ma to większego znaczenia. Myślę, że uśmiechamy się podobnie. Okej. Okay. Wybiorę sobie tutaj dowolne, dowolną emocję, no i na przykład wkleję sobie tą twarz, tą mimikę na moją twarz. Widzicie, jestem jakiś taki. To jest chyba. Um, to jest chyba. No, taka złość. Taka, to, taka mocna złość. OK. Mamy tutaj oczywiście inne elementy, takie jak przestraszenie. W sumie jest. Dokładnie to jest sześć głównych emocji. Tutaj jest kilka odmian tych emocji, więc możemy sobie dowolnie je znaleźć. Jeżeli wybierzemy na przykład tą, no to możemy ją dodać poprzez kluczowanie do naszej sekwencji. Czyli wklejamy po prostu naszą nową twarz. Nową emocję, bo w sumie twarz zostaje taka sama. Um, no u mnie się w sumie czoło nie marszczy, może kiedyś, ale no tutaj jest, po prostu oni stwierdzili, że wszystkim się marszczy, więc czemu nie. Zrobili tysiąc zdjęć różnych ludzi i wszystkim się marszczyło, a mnie akurat nie. No ale trudno. No i teraz możemy zobaczyć, że w sumie przechodzi z um, jednego do drugiego. Czyli z w sumie nie pamiętam jaka to była pierwsza emocja. Zgadnijcie, bo to też jest trudne. No ale jak widzicie, wygląda to całkiem nieźle. Tutaj możecie zobaczyć ile jest parametrów, które decydują o twarzy. No całkiem sporo. Ok. Więc teraz możemy na przykład, to oczywiście tam była, było też ciało i twarz, więc dzieli się to na, na wiele parametrów wszystkich elementów, ale możemy teraz na przykład dodać jakieś dodatkowe elementy, czyli nie tylko mimikę, ale do tej gotowej mimiki możemy dodać animację twarzy, czyli na przykład animację ciała, czyli ciało pokazuje zupełnie coś innego niż twarz. Na przykład, że jest fajnie, a on tak naprawdę się boi. Nie coś, coś, coś w tym stylu, oczywiście jak chcemy. Powiedzmy, że przekręcę sobie głowę w lewo. W tym przypadku w prawo, my widzimy to w lewo, wiadomo, to tak czasem jak się idzie do lekarza, on patrzy, a prawa ręka do obcięcia, a prawa to jest tam, no i obcina lewą, nie wiadomo, więc trzeba na to zwracać uwagę, zwłaszcza jak się jest lekarzem, Ok. Nie wiem co odpowiada dokładnie za ruch głowy, dlatego warto zapamiętać zakluczować całą pozycję postaci. No i teraz obróciłem głowę w drugą stronę, przeswanąłem oczywiście wcześniej suwak, no i zakluczowałem. I teraz mamy pełną animację, którą oczywiście możemy też zobaczyć w formie gry. Czyli na samym końcu cóż możemy zrobić? Możemy wyrzucić to do filmiku ale stwórzmy na początku może kamerę. Teraz stworzyłem kamerę, która wygląda nieźle, ale trochę jesteśmy nieostrzy, nie, nie, nie yy, niewyraźni. Czyli brakuje nam pewnego leku, którego nie będę tutaj reklamował. Okej, okay. ale można to poprawić yy, łapiąc za ostrość, czyli w tym przypadku za ostrość. No, nie, może wyłączę, nie będę tutaj się bawił w ostrości, no bo czemu nie? Wszystko będzie ostre i jest fajnie. Tak jak w grze. Okej. Okay. Teraz wypadałoby zobaczyć, jak to wygląda. Czyli przesunę, może jeszcze kamerę zanim to zrobię, bo wygląda całkiem nieźle. Ale koleś patrzy w drugą stronę teraz, czyli początek był dobry, więc zakluczowałem pozycję gracza. A teraz zakluczuję kamerę, żeby podążała powiedzmy za graczem. Czyli jeżeli on otworzy buzie i popatrzy w inną stronę, no to kamera też chce zobaczyć, jak to się dzieje, co się dzieje i dlaczego się dzieje. Ok, więc mamy coś takiego. I teraz w sumie to jest już gotowe. Możemy teraz uruchomić grę jako standalone game i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Oczywiście wyjście na początku z kamery, bo jest to chywał. Tu macie przy okazji level sequence, bo on się zawsze gdzieś na mapie tworzy. Więc, żeby go odtworzyć w grze, musimy go włączyć no i ustawić jakieś tam dodatkowe elementy. Może tylko tyle, żeby się zatrzymał po animacji. Ok, dajmy standalone game i mamy gotową animację. To pamiętajcie, żeby zapisać wszystko przed uruchomieniem gry, to jest ważne. No i tak koleś wygląda. Według mnie całkiem nieźle, więc polubcie ten filmik i zapraszam na następny, w którym wykorzystamy iPhone'a Nie jestem fanboyem, ale trzeba było, żeby dobrze działało.